Czy jesteśmy sami? A może w kosmosie krążą globy podobne do Ziemi? Przyszłe pokolenia mają przed sobą wspaniałe wyzwanie – znaleźć planety podobne do naszej. Wkrótce uzyskamy możliwości techniczne pozwalające odpowiedzieć na pytania nękające ludzkość od 2000 lat. Bliźniak Ziemi może krążyć w najbliższym układzie planetarnym. Dopiero powstają metody odnajdywania takich planet. Może znajdziemy zakręcone światy przy osobliwych słońcach. Ale jak wypatrzyć drugą Ziemię ukrytą w morzu miliardów gwiazd i planet wszechświata? Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Druga Ziemia. Jak w kosmosie znaleźć nowy dom? Czy we Wszechświecie jest druga Ziemia? To jedna z najstarszych fascynacji ludzkości od czasu, gdy nasi przodkowie spojrzeli w gwiazdy. Siedząc przy ogniskach, wyobrażali sobie, że w oddali płoną podobne ognie, przy których grzeją się inne plemiona. Czego wymagamy od planety podobnej do Ziemi, na której może istnieć życie? Zasadniczo życie potrzebuje trzech elementów. Po pierwsze, cieczy, w której zachodzą reakcje chemiczne. Woda wydaje się najwłaściwsza i powszechnie występuje we Wszechświecie. Niezbędne są podstawowe składniki, cząsteczki, decydujące o procesach chemicznych, fosfor, DNA itd. Potrzeba też źródła energii. Krótko mówiąc, tylko skalista planeta, częściowo zalana wodą, spełnia wszystkie warunki. Nie tylko węglowe klony Ziemi wpisują się w te kryteria. Pomyślmy o różnych typach domów. W miastach są wspaniałe wille, mniejsze domy, skromne chatki. Są też apartamentowce i drapacze chmur. We wszystkich mieszkają ludzie. Wszechświat wygląda podobnie. Pełno tam różnorodnych biotopów. Trzeba pamiętać, że życie może powstać na wielu typach planet. Astronomowie odkryli ponad 300 egzoplanet, globów poza Układem Słonecznym. Większość z nich to gazowe olbrzymy, bo te łatwiej znaleźć niż skaliste globy przypominające Ziemię. Żeby określić instrumentarium do badania drugiej Ziemi, musimy przewidzieć, z czego powinna się składać jej atmosfera. Trzeba zacząć od budowy modeli teoretycznych. Victoria Meadows robi to zawodowo. Prowadzi laboratorium planet wirtualnych na Uniwersytecie w Seattle. Jej współpracownicy w ośrodkach z całej Ameryki tworzą modele planet, które mogą gdzieś istnieć. W laboratorium planet wirtualnych określamy, jak takie planety mogą wyglądać z zewnątrz i jakie panują na nich warunki, zanim jeszcze znajdziemy je we Wszechświecie. Tworzymy prognozy odkryć. W laboratorium powstają nowe światy, więc przypomina gabinet autora fantastyki. Maszynę do pisania zastępuje tu superkomputer. Możemy wziąć planetę podobną do Ziemi, ale przenosimy ją do gwiazdy różniącej się od Słońca wielkością i temperaturą. Przeprowadzamy wirtualną ewolucję na orbicie gwiazdy gorętszej albo emitującej więcej ultrafioletu. Modele to możliwe klony Ziemi. Mogą je porastać rośliny dla nas czerwone, pomarańczowe, a nawet całkiem czarne. Mechanizm fotosyntezy zależy od widma promieniowania gwiazdy. W układzie planetarnym gwiazdy typu F o widmie światła przesuniętym ku fioletowi wyrosną rośliny chłonące takie światło. Mogą odbijać zbędne światło czerwone, pomarańczowe i żółte, więc będą miały ciepłe kolory.
Na orbicie słabej gwiazdy rośliny przybiorą kolory ułatwiające wychwycenie nielicznych fotonów. Planety przy zimnych gwiazdach typu M będą miały czarną roślinność, żeby pochłaniała całe dostępne światło i mogła przetrwać dzięki fotosyntezie. Dopuszczono możliwość istnienia planet bez suchego lądu. Mogą krążyć wokół gwiazd rozbłyskujących zabójczym promieniowaniem. Czy na takiej planecie może istnieć życie? Gdzie się schronić przed morderczym blaskiem? Okazuje się, że kilka metrów pod wodę nie docierają zabójcze promienie, ale jest tam dość światła na potrzeby fotosyntezy. Dla ułatwienia poszukiwań naukowcy zaczęli wskazywać charakterystyczne produkty biogeniczne na egzoplanetach. Organizmy emitują gazy, pachną, można je wyczuć. Precyzyjne spektrometry mogą wykryć te substancje. Analiza widmowa światła z egzoplanety pozwala określić skład chemiczny jej atmosfery. Astronom z Uniwersytetu w Berkeley, Jeff Mercy, jest zawodowym odkrywcą globów. Wraz ze współpracownikiem Paulem Butlerem znalazł rekordową liczbę egzoplanet. Planeta obiegająca swoją gwiazdę po odległej orbicie jest wyziębiona. Bliżej gwiazdy istnieje pas ekosfery o optymalnej temperaturze. Jest ciepło, ale nie za gorąco. Woda pozostaje w stanie ciekłym. Bez niej nie ma życia. Po czym poznać, na której planecie istnieje życie? Ja pytam, czy jest na niej ciekła woda. Jeśli tak, to biorę ją pod lupę. Jeśli nie, zostawiam. Woda jest najważniejsza. Woda to niezwykły związek. Mamy szczęście, że istnieje w naszym wszechświecie. To kosmiczne laboratorium, w którym zachodzą reakcje. Dzięki temu powstało życie. W ekosferze powinna występować woda w stanie ciekłym. Dla każdej gwiazdy ten obszar ma inne rozmiary. Przy gorących gwiazdach typu widmowego O ekosfera leży dalej, a przy chłodnych typu M bliżej centrum układu. Z czasem jej kształt ulega zmianie, bo gwiazdy nie są stabilne. Za kilka milionów lat zmieni się nawet ekosfera naszego układu, ponieważ Słońce się starzeje i rozgrzewa. Współczesne urządzenia nie dają obrazów odległych planet. Astronomowie oceniają skład globów na podstawie obserwacji ich gwiazd macierzystych, bo powstały z tego samego materiału. Jak poznać skład gwiazdy? Nie można wziąć próbki, bo przyrząd by się stopił. Astronom Wesley Traube w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA kieruje badaniami nad nową generacją sprzętu do obserwacji egzoplanet. Rozszczepiamy światło gwiazdy, by uzyskać widmo. Tę metodę opracował Newton kilkaset lat temu. Odkrył, że pryzmat rozdziela światło słoneczne na barwy, od czerwonej do niebieskiej. Obserwując tęczowy pas, zauważamy, że niektórych barw brakuje. Pojawiają się czarne prążki. Są charakterystyką składu gwiazdy, z której pochodzi światło. Aparatura wciąż nie pozwala nam analizować widm egzoplanet. Kiedyś stworzymy lepszą, którą dokładnie zbadamy globy w poszukiwaniu śladów życia.
Pryzmat lub siatka rozszczepia światło planety na widmo. Możemy określić skład chemiczny globu, stwierdzić, czy otacza go atmosfera przypominająca ziemską. Czy występuje tam tlen, para wodna, ozon, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Ale we wszechświecie wszystko jest zmienne. 4,5 miliarda lat temu atmosfera wokół powstającej Ziemi była zupełnie inna niż obecnie. Meadows i jej współpracownicy uwzględniają ten fakt przy modelowaniu planet. Tylko badacz bez wyobraźni szuka wyłącznie globów zasobnych w tlen, które ewoluują tak jak Ziemia. Na wielu różnych typach globów może kwitnąć życie. Może znajdziemy drugą Ziemię. Ale czy będzie zamieszkana i czy skontaktujemy się z tamtejszą cywilizacją? Jak oszacować, ile cywilizacji istnieje na planetach geomorficznych? Jak przeprowadzić takie rachunki? Ile jest gwiazd? Ile z nich ma układ planetarny? Na ilu globach jest ciekła woda? I tak dalej. Pół wieku temu astronomowie Carl Sagan i Frank Drake zajęli się tym zagadnieniem. Drake obliczył, że w samej Drodze Mlecznej może istnieć milion cywilizacji. Prawa strona równania Drake'a to iloczyn wielu czynników, które istotnie wpływają na liczbę planet zamieszkanych przez istoty rozumne. Peter Ward jest profesorem biologii i geologii na Uniwersytecie w Seattle. Twierdzi, że w swoim modelu Drake przeszacował liczbę pozaziemskich cywilizacji. Wraz z profesorem astronomii Donaldem Brownlim, Ward napisał książkę Rare Earth. Dowodzą w niej, że złożone organizmy są rzadkością w kosmosie. Stwierdziliśmy, że w modelu brakowało niektórych czynników. Dodaliśmy kolejne. Ward podał warunki, które zmniejszą oszacowaną przez Drake'a liczbę zamieszkanych planet w Drodze Mlecznej i dalej w całym kosmosie. Po pierwsze, zjawiska tektoniczne. Na drugiej Ziemi musi występować tektonika płyt. Co to ma wspólnego z życiem? Tektonika umożliwia obieg pierwiastków w ekosystemie planety i reguluje temperaturę. Jest planetarnym termostatem. Gdy następuje globalne ocieplenie, zjawiska tektoniczne automatycznie schładzają Ziemię. Na drugiej Ziemi muszą być też metale. Żeby powstała wyższa cywilizacja, potrzebne są metale. Trudno je znaleźć na Marsie i na Wenus. Dzięki ruchom tektonicznym skorupa Ziemi pęka, a pierwiastki z niższych warstw wypływają na powierzchnię. Wreszcie potrzebny jest też jowisz. Gazowy olbrzym na obrzeżach chroni silną grawitacją globy ze środka Układu. W praktyce jowisz osłania Ziemię przed kosmicznymi rozbójnikami. Jowisz przyciąga grawitacyjnie asteroidy i komety oraz kieruje je poza Układ Słoneczny. Dzięki niemu Ziemia unika katastrof kosmicznych. Jowisz niejednokrotnie uratował życie na Ziemi. Gdyby przepuszczał meteoroidy, te regularnie uderzałyby w błękitną planetę, powodując masowe wymieranie podobne do tego, w którym wyginęły dinozaury. Gdy asteroida uderzyła w Ziemię, wybiła dinozaury i większość fauny. 65 milionów lat temu jowisz nie ochronił Ziemi, więc nastąpiła katastrofa. Wyginęły dinozaury. Nie spisał się.
przepuścił asteroidę, ale zwykle na zbrodni. Pod koniec XX wieku kometa Shoemaker-Levy 9 rozbiła się o powierzchnię Jowisza. Gazowy olbrzym nas osłonił. Warto mieć takiego obrońcę. To zjawisko też da się opisać w modelu. Określając ekosferę, większość astronomów ogranicza się do położenia wobec gwiazdy macierzystej. Ward i Brownlee twierdzą, że równie ważne jest położenie układu w galaktyce. Wyznaczyliśmy galaktyczną ekosferę, nie za blisko środka masy i ani też za daleko. To idealna przestrzeń dla życia na tle całej galaktyki. Badacze stworzyli 9 reguł, które wyznaczają galaktyczne ekosfery. Wzięli pod uwagę nawet to, że Ziemia leży z dala od źródeł zabójczego promieniowania. Gwiazd neutronowych, czarnych dziur i rozbłysków gamma. Uwzględnili też odsetek gwiazd, które mają układ planetarny i planet, gdzie występują proste formy życia. Oszacowali nawet, jak często na planecie wymiera cała biocenoza. W 1998 roku Ziemia uniknęła zagłady. Magnetar, gwiazda o ogromnej gęstości, wysłał błysk zabójczego promieniowania gamma. W 0,2 sekundy wyemitował więcej energii niż Słońce odda przez 100 tysięcy lat. Na szczęście źródło leżało 20 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. A co by było, gdyby magnetar leżał 10 tysięcy, a nie 20 tysięcy lat świetlnych od Ziemi? A jeśli rozbłysk nastąpi w odległości kilkuset lat świetlnych? Jego podmuch odarłby Ziemię z atmosfery. Nagle nie mielibyśmy czym oddychać. Ta apokaliptyczna wizja jest całkiem możliwa. Ludzkość może być tylko kosmiczną ciekawostką przyrodniczą. Wielkie liczby w modelu Drake'a zostały zweryfikowane przez praktyków. Równanie Drake'a to myślenie abstrakcyjne. Powstało w latach 60., a od tego czasu wiele się nauczyliśmy. Dodaliśmy do wzoru czynniki, których wówczas nie znano. Dzięki temu jest pełniejszy. Mimo to przewiduje istnienie milionów cywilizacji, a w to trudno uwierzyć. Na ilu globach w Drodze Mlecznej mogła rozwinąć się cywilizacja? Wciąż ktoś mnie pyta o prognozy. Odpowiadam, że istnieje przynajmniej jedna. Zapewne jest ich więcej, ale raczej mniej niż milion. Obcych cywilizacji należy szukać na geomorficznych egzoplanetach. Żeby dostrzec taki glob, trzeba pokonać wielkie trudności techniczne. Gwiazdy zostały skatalogowane, ale na razie nie potrafimy wypatrzyć wielu planet. Planeta obserwowana z odległości wielu lat świetlnych ginie przy tarczy swojej gwiazdy. Co gorsza, egzoplaneta, choćby była wielokrotnie większa od Ziemi, świeci nieporównanie słabiej niż jej gwiazda macierzysta. Chcemy obserwować jasną gwiazdę i 10 miliardów razy bledszą planetę. Trudno sobie wyobrazić, ile to jest 10 miliardów razy. Dobrym modelem jest świetlik, maleńki robaczek świętojański emitujący blade światło. Wyobraźmy sobie, że lata wokół latarni morskiej. Teraz spróbujmy go zauważyć z odległości 5000 kilometrów. Podobny kontrast jest między gwiazdą i planetą. Załóżmy, że dostrzegliśmy świetlika na drugim końcu kontynentu. Sprawdźmy więc, czym oddycha, analizując chmurę gazu wokół niego.
Takie wyzwanie staje przed astronomem, który chce znaleźć egzoplanetę i sprawdzić skład jej atmosfery. Na szczęście opracowano pośrednie metody wypatrywania globów poza Układem Słonecznym. Czasem planeta przechodzi między Ziemią a jasną tarczą swojej gwiazdy. Pojawia się jako ciemny punkt, który można spostrzec. Ta technika nazywa się obserwacją tranzytu. Rejestruje się przejście globu przed tarczą gwiazdy. W tranzycie planeta przysłania część gwiazdy, zdradzając swoją wielkość. Możemy ocenić, czy jest mała, jak Merkury, średnia, jak Ziemia, czy olbrzymia, niczym Jowisz. Na podstawie okresu obiegu i temperatury gwiazdy można ocenić, czy planeta krąży w ekosferze. Okres obiegu to długość roku na planecie. Po tym czasie planeta znów przechodzi między Ziemią a swoją gwiazdą. Poznawszy długość roku na planecie, typ i wielkość jej gwiazdy macierzystej, naukowcy mogą ocenić, czy znajduje się w ekosferze. Obserwacja tranzytów sprawdza się, gdy obserwator lub teleskop znajduje się w płaszczyźnie orbity badanej planety. Gdy jest poniżej lub powyżej, stosuje się pomiar prędkości radialnej. Metoda ta wymaga dokładnego zapisu przemieszczania się gwiazdy wokół środka masy układu. Ten ruch wynika z obecności niewidzialnej planety. Na jego podstawie astronomowie dowiadują się, co krąży wokół gwiazdy. Stosując te dwie metody, astronomowie znaleźli planety, których istnienia nie przewidzieli ich poprzednicy. Superziemie i gorące Jowisze oraz globy całkiem podobne do naszego. Szukając planet przy miliardach gwiazd, astronomowie stwierdzili, że gwiazdy o określonym składzie mają układ planetarny, a nawet satelity podobne do Ziemi. Obecność w tych gwiazdach ciężkich pierwiastków, żelaza, niklu i krzemu jest bardzo ważna. Powstały z obłoków materii międzygwiazdowej krążącej w galaktyce. Materia skupia się, tworząc gwiazdy, ale część pozostaje w otoczeniu. Ostatecznie z resztek powstają planety. Jest zrozumiałe, że jeśli ciężkie pierwiastki budują gwiazdy, to i otaczające planety. Dla astronoma metaliczność oznacza zawartość ciężkich pierwiastków w gwieździe. Tu słowo metal ma specyficzne znaczenie. W astronomii metal to każdy pierwiastek cięższy od wodoru czy helu. Wymieniając metale, astronom poda lit, ale też siarkę i chlor, nie tylko świecące żelazo, złoto i srebro. Kandydatka na Ziemię 2 musi zawierać metale, orbitować w ekosferze gwiazdy, a ponadto być odpowiednio duża. Musi mieć właściwą masę, by utrzymać atmosferę, zjawiska tektoniczne i wulkaniczne. Dzięki nim na planecie zachodzą zjawiska automatycznej termoregulacji. Astronomowie szacują, że te warunki spełniają planety o masie nie mniejszej niż 1/3 masy Ziemi. Nie mogą jej przekraczać więcej niż 10-krotnie. Jeszcze 20 lat temu egzoplanety były tylko tworem hipotetycznym. Dopiero w 1990 roku Aleksander Wolszczan odkrył pierwszą egzoplanetę. Wcześniej znaliśmy tylko te krążące wokół Słońca. Teraz znamy towarzyszy innych gwiazd. Najlepsze, że część z nich może nadawać się do zamieszkania, a może nawet istnieje na nich życie.
Niektóre z setek odkrytych egzoplanet odstają od standardów Układu Słonecznego. Znaleźliśmy niezwykłe jowisze rozgrzane do czerwoności i krążące blisko gwiazdy. Na pewno migrowały do środka Układu. Czasami powstanie bliskiej planety o masie jowisza oznacza wyrok śmierci na skaliste globy Układu. Co by było, gdyby taki olbrzym krążył w środku Układu Słonecznego? Wytrąciłby Ziemię z orbity. Tak, że poleciałaby po stycznej w pustkę Wszechświata. Błękitna planeta by zamarzła na wskroś i krążyła w ciemności. Skatalogowano ponad 300 egzoplanet i wciąż odkrywa się nowe. Większość z nich to gazowe olbrzymy, kiepscy kandydaci na drugą Ziemię. Pięćdziesiąt lat świetlnych od Słońca w konstelacji Pegaza krąży 51 Pegasi B. To pierwsza planeta odkryta przy gwieździe innej niż Słońce. Jest gazowym olbrzymem wielkości jowisza. Krąży znacznie bliżej swojej gwiazdy niż nasz sąsiad. Obiega ją zaledwie w 4 dni. Planeta 70 Virginis B leży jeszcze dalej, 60 lat świetlnych od Ziemi. Ma masę 7,5 razy większą niż jowisz. Sądzono, że leży w ekosferze swojej gwiazdy. Odkryto jednak, że porusza się po orbicie eliptycznej. W peryhelium jest oddalona od gwiazdy zaledwie o 43 miliony kilometrów. Wskutek tego jest na wskroś wypalona i nie nadaje się do zamieszkania. Gazowy olbrzym TRES-4 ma średnicę o połowę dłuższą niż jowisz. Jest największą odkrytą planetą. Znajduje się 1400 lat świetlnych od Ziemi. To gazowy olbrzym, większy od jowisza, ale ma tylko 3/4 jego masy. Należy do klasy gorących jowiszów, obiega swoją gwiazdę zaledwie w 3,5 dnia. Poza Układem Słonecznym astronomowie jeszcze nie wypatrzyli planety przypominającej naszą, bo trudno dostrzec tak mały, skalisty glob. Do tego potrzeba znacznie lepszego sprzętu. Za to odkryto już kilka tak zwanych superziem. Naukowcy wreszcie mają środki, by wypatrzyć planety w ekosferach odległych gwiazd. Najlepszym przykładem jest Gliese 581c. Gliese 581 to czerwony karzeł leżący w gwiazdozbiorze Wagi, 20,5 roku świetlnego od Słońca. Planeta Gliese 581c ma masę pięciokrotnie większą niż Ziemia. Sądzono, że to pierwsza odkryta geomorficzna planeta w ekosferze odległej gwiazdy. Jest jednak inaczej. Planeta krąży zbyt blisko wewnętrznej granicy ekosfery. Nie jest superziemią, to raczej supervenus. Ten glob przypomina Wenus, krąży blisko gwiazdy. Jego temperatura sięga 300 stopni. Gliese 581c jest masywniejsza od gwiazdy porannej. Ma jednak sąsiadkę na dalszej, chłodniejszej orbicie. Nazwano ją Gliese 581d. Gliese 581d krąży w zewnętrznej części ekosfery, gdzie panuje chłód. Wydaje się, że jest tam wręcz za zimno, ale gdyby na tej planecie było dość gazów cieplarnianych, panowałby na niej przyjemny klimat. Kolejna geomorficzna planeta to HD 698-30d. Ma masę 17 razy większą niż Ziemia. Krąży w gwiazdozbiorze Rufy, 41 lat świetlnych od Słońca. Panuje tam właściwa temperatura i warunki do powstania życia. Right temperature.
69830D jest cieplejsze od Ziemi i chłodniejsze od Wenus. Porusza się po orbicie kołowej, więc nie zbliża się za bardzo do gorącej gwiazdy. Może tam występować ciekła woda, ale planeta ma zbyt dużą masę, 17 razy większą od masy Ziemi. Może być litą skałą lub kulą gazu, taką jak Neptun. Gdy NASA wyśle sondy poszukujące egzoplanet, naukowcy zdobędą więcej informacji na temat składu tego globu. Będą mogli sprawdzić, czy planeta ma skalistą powierzchnię, czy pokrywają ją oceany, czy może stanowi jeszcze ciekawszy obiekt. Astronomowie szukają drugiej Ziemi, wiele lat świetlnych od Słońca. Ale może któryś z jego satelitów nadaje się do zamieszkania? Astronomowie szukają drugiej Ziemi na końcu Wszechświata, a jej bliźniaczka może krążyć tuż obok nas. Przenieśmy się do Układu Słonecznego sprzed 3,5 miliarda lat. Krążyły w nim dwie błękitne planety. Ziemia, pokryta wodą, mająca grubą atmosferę z dwutlenkiem węgla, ciepły klimat i biocenozę. Obok leżał Mars. Też miał wodę na powierzchni, atmosferę z dwutlenkiem węgla, był ciepły, może nawet zamieszkany. Dwie planety zaczęły ewoluować. Na Ziemi wciąż mamy życie. Mars opustoszał. Wenus i Mars leżą na krawędziach ekosfery Układu Słonecznego. Mogły wyewoluować w drugą Ziemię, ale proces został przerwany i pewnie już nie dobiegnie końca. Mars to dobre studium przypadku, jak środowisko może przestać sprzyjać życiu. Chodzi o rozmiar. Tylko na masywnych planetach, na przykład tych wielkości Ziemi, życie może istnieć przez miliardy lat. Mars jest za mały. W związku z tym nie następuje tam obieg materii, a atmosfera nie przetrwała próby czasu. Wielkość jest tu kluczowa. Na Marsie panuje zbyt niska temperatura, tymczasem Wenus, kolejna kandydatka na drugą Ziemię, dla kontrastu jest zbyt gorąca. Wenus obiega Słońce po ciasnej orbicie, więc jest tam gorąco. Wskutek tego również na tej planecie wydzielił się dwutlenek węgla. Ziemskie zasoby CO2 weszły w skład skał. Na Wenus cały zasób unosi się w atmosferze. Jest go tak dużo, że na Gwieździe Porannej zachodzi efekt cieplarniany podniesiony do n-tej potęgi. Promienie Słońca wpadają do atmosfery i już jej nie opuszczają. Na planecie jest jak w piecu. Wenus nie wyewoluowała w drugą Ziemię, bo powstała w złym miejscu, a Mars, bo jest za mały. Mamy więc w okolicy ciekawe trio: Wenus, Ziemia, Mars. Wenus krąży zbyt blisko Słońca, Mars ma za małą masę, a Ziemia oba parametry idealne. Nasi dwaj sąsiedzi nie przeobrazili się w drugą Ziemię, ale może w najbliższym nam układzie Alfa Centauri powstały błękitne planety. Znajdują się 4 lata świetlne od Słońca, czyli bardzo blisko. Wokół jednej lub obu gwiazd Alfa Centauri z pewnością krążą globy przypominające Ziemię. Model komputerowy Grega Laughlina dowodzi, że w Układzie może istnieć druga Ziemia. Alfa Centauri to najlepsza lokalizacja do szukania drugiej Ziemi. Leży blisko Słońca, świecą tam dwie gwiazdy podobne do naszej. Znajduje się tam dość ciężkich pierwiastków, by powstały planety. Jak blisko sąsiadujemy z Układem Alfa Centauri? Wyobraźmy sobie to na modelu, gdzie Słońce ma wielkość ziarnka piasku.
Ziarnko piasku to najmniejszy obiekt widoczny gołym okiem i wyczuwany palcami. W modelu, gdzie Słońce ma wielkość ziarenka piasku, trzy gwiazdy Alfa Centauri to kolejne trzy drobinki oddalone o 8 kilometrów. Inne układy planetarne, równie dobre jak to trio, leżą daleko za horyzontem. Okazuje się, że w okolicy Alfa Centauri znajduje się dość materii do zbudowania układu planetarnego. Gwiazdy Alfa Centauri są bardziej metaliczne od Słońca. Dlatego łatwo mogły powstać przy nich układy planetarne. Dwie wielkie gwiazdy Alfa Centauri zapewniają też inne korzyści. Wstępne obliczenia wykluczyły możliwość istnienia przy Alfa Centauri A i B planet wielkości Jowisza. Tym łatwiej mogły przy nich powstać skaliste globy. Gazowe olbrzymy powstają wokół lodowych jąder wielkości Ziemi. Te tworzą się na orbitach odległych od gwiazdy, gdzie jest bardzo zimno. Na takiej powstał Jowisz. Największe gwiazdy Alfa Centauri krążą wokół wspólnego środka masy, więc planety nie mogą obiegać ich po bardzo odległych orbitach. Nie powstały tam gazowe olbrzymy. Jeśli wokół gwiazd Alfa Centauri krążą planety, to tylko skaliste, przypominające Ziemię, Marsa i Wenus, a nie gazowe olbrzymy typu Jowisza i Saturna. Czy można obliczyć, ile planet geomorficznych istnieje we Wszechświecie? Czy możemy zbadać ich atmosferę z odległości wielu lat świetlnych? Żeby znaleźć drugą Ziemię, astronomowie potrzebują sprzętu do obserwacji bardzo odległych planet. NASA potraktowała to zagadnienie priorytetowo, tak jak wyścig na Księżyc. Rozpisała plany na dziesiątki lat. W 2009 roku na orbicie wokół Słonecznej umieszczono teleskop kosmiczny Kepler, wyspecjalizowany w poszukiwaniu egzoplanet. Nazwano go na cześć XVII-wiecznego astronoma Johannesa Keplera, który opisał prawa ruchu planet wokół Słońca. Teleskop Kepler wykonuje proste, ale fundamentalne pomiary. Nie mogę doczekać się wyników. Z orbity wokół Słonecznej będzie celował w gwiazdozbiory Łabędzia i Lutni, robiąc jedno zdjęcie za drugim. Ma zarejestrować ciemne plamki na gwiazdach, powstające podczas tranzytu planet geomorficznych. Dzięki temu ludzkość znajdzie poza Układem Słonecznym globy podobne do naszego. Głównym badaczem misji Kepler jest William Borucki. Pracuje nad tym projektem od 25 lat. Kepler to wielki teleskop orbitalny. Będzie pracował jak kamera, nieustannie fotografując gwiazdy i przesyłając obraz na Ziemię. Program jest dość ograniczony. Rejestrowanie przez 3,5 roku obrazów małego obszaru nieba. Wyniki z Keplera pozwolą ocenić, jaki jest stosunek występowania planet niewielkich i dużych. Na tej podstawie NASA zdecyduje, jaki sprzęt zbudować do dalszych poszukiwań egzoplanet. Kepler to pierwszy krok długich poszukiwań. Ma wykryć planety geomorficzne i określić, czy są powszechne. Jeśli występują wszędzie, to będą też blisko nas. Wystarczy nam najprostszy sprzęt. Jeżeli nie znajdziemy ich wielu, trzeba będzie szukać w odległych galaktykach. Potrzebny będzie lepszy, kosztowniejszy sprzęt.
Ludzkość zamierza zbudować najpotężniejszy teleskop do poszukiwania planet geomorficznych. To będzie wyjątkowy, wielki teleskop o wartości miliardów dolarów. Umożliwi niezwykłe pomiary. Jako pierwszy sfotografuje globy podobne do Ziemi. Właśnie trwają prace nad nową generacją teleskopów do fotografowania planet pozasłonecznych. Żeby wykonać zdjęcia planet na tle lśniących gwiazd macierzystych, należy stworzyć rewolucyjną technikę optyczną. Czegoś takiego jeszcze nie było. Astronomowie są sfrustrowani, ponieważ opisano teoretycznie metody odkrycia drugiej Ziemi, ale wciąż nie istnieje odpowiednie wyposażenie obserwacyjne. Poszukiwacz planet będzie wykorzystywał uzupełniające się techniki obserwacji. Pierwsza to koronograf optyczny, którego teleskop zapewni 100 razy większą rozdzielczość od teleskopu Hubble'a. Koronograf to teleskop, który ogniskuje światło z otoczenia gwiazdy, a pomija światło od samej jej tarczy. Mechanizm przesłaniający gwiazdę pozwala obserwować światło odbite przez planetę, nawet jeśli jest 10 miliardów razy słabsze od światła gwiazdy. Drugim elementem zespołu będzie interferometr. Interferometr składa się z dwóch lub więcej teleskopów, które obserwują jeden obiekt. Nałożenie fal biegnących różnymi drogami pozwala wygasić światło gwiazdy, natomiast pozostaje obraz zamglonej planety. Na tym polega finezja interferometru. Żeby działać tak dokładnie, należy opracować wyjątkowe metody sterowania i regulacji. A to wymaga dziesiątków lat pracy badawczej. Druga Ziemia to święty graal, którego szukają wszyscy astronomowie. Myślą przy tym, jak to odkrycie odmieni ludzkość. Odnalezienie drugiej Ziemi będzie wielkim wydarzeniem dla wszystkich ludzi. Dowiedzie, że nie jesteśmy sami w kosmosie, że można mieszkać w wielu miejscach wszechświata. Taka informacja całkowicie odmieni paradygmat nauk społecznych. Być może jesteśmy sami we wszechświecie. Może odkryjemy drugą i milionową Ziemię, ale na żadnej nie znajdziemy istot rozumnych. Trudno zlekceważyć smutną możliwość, że ludzkość to tylko osobliwy owoc ewolucji. Ciekawostka przyrodnicza, która narodziła się 2 miliony lat temu na wschodnioafrykańskiej sawannie. Człekokształtne zasiedliły wyjątkową niszę, której zwierzęta nie opanowały przez całe 4,5 miliarda lat historii Ziemi. Może okazać się, że ludzie są wyjątkowi również w skali Drogi Mlecznej. Być może naszemu gatunkowi pisane jest zbadać i opanować całą naszą galaktykę. Może jako pierwszy gatunek trafimy po biologicznych i chemicznych śladach do miejsca, skąd pochodzimy. Mamy obraz wideo. Pięknie tu. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.